Uniwersytet Zielonogórski wciąż poszerza swoją ofertę kierunków studiów. Biznes elektroniczny, efektywność energetyczna, literatura popularna i kreacje światów gier oraz filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo, a także inżynieria bezpieczeństwa czy wreszcie od dawna zapowiadany kierunek lekarski. To nowe kierunki studiów, którymi Uniwersytet zamierza zainteresować tegorocznych maturzystów. Na zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącą powołania nowego kierunku studiów czeka także Wydział Mechaniczny. Mają to być studia pierwszego stopnia w zakresie inżynierii bezpieczeństwa. Dosyć, wydaje mi się, dobre uzupełnienie tych kierunków, które mamy. Bo obok mechaniki budowy maszyn, inżynierii produkcji, inżynierii biomedycznej mamy BHP, czyli bezpieczeństwo i higieny pracy. Będziemy chcieli ściśle współpracować z firmami w zakresie właśnie bezpieczeństwa systemów technicznych, czy bezpieczeństwa produkcji, bezpieczeństwa systemów logistycznych, bezpieczeństwa magazynowania, na przykład materiałów niebezpiecznych. No, to są te obszary, w których byśmy chcieli, żeby nasi studenci uzyskali, czy nasi przyszli studenci uzyskali kompetencje.